Jestem właśnie z dyrektorem naszej szkoły, panem Długołęckim. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Chciałabym przeprowadzić z panem sondę świąteczną i zadać panu kilka prostych pytań. Słucham, jeśli można, na każde pytanie odpowiem. A więc, czy ma pan już kupione prezenty świąteczne? W mojej rodzinie tak się składa, że prezenty świąteczne żona kupuje. I już tak, już są kupione, zapakowane, tylko teraz pod choinkę trzeba położyć. A czy ma pan jakiś taki wymarzony prezent świąteczny? No, z racji wieku to moim prezentem świątecznym to jest to, że cała rodzina zjedzie się, że wspólnie możemy posiedzieć przy stole wigilijnym i cieszyć się ze świąt, z obecności bliskich ludzi. Czy ma pan jakąś ulubioną potrawę wigilijną? Bigos i barszcz czerwony. A jak pan myśli, co czuje karp przed Wigilią? No współczuję mu. Szczerze mówiąc, karpia raczej nie jadam na Wigilię, to mam nadzieję, że nie ma do mnie pretensji. A ulubiona kolęda lub piosenka świąteczna? Wśród nocnej ciszy. Dobrze. A teraz może chciałby pan powiedzieć coś dla uczniów naszej szkoły? To życzę wam wszystkiego najlepszego, bo według mnie istota życia polega na tym, żeby brać od ludzi miłość i dawać miłość dla innych. I życzę tego, żeby przy stole wigilijnym nie zabrakło tej miłości, nie zabrakło ciepła rodzinnego i aby nadchodzący rok był szczęśliwy dla każdego z nas, aby gwiazda betlejemska prowadziła nas do sukcesu. Szczególnie gorąco życzę tego sukcesu uczniom klas czwartych. Przed wami jest trudny, odpowiedzialny rok i życzę wam trafnych decyzji. Ale też życzę wam, aby bal, który niedługo będzie, czyli tak zwana studniówka, była radosna, szczęśliwa i aby została w sercach do końca waszego życia. Życzę wszystkim dużo radości, rodzinnych, świątecznych świąt Bożego Narodzenia i aby Dzieciątko Jezus było wśród nas. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.